Kiedy wędrujesz nocą w tych miejscach, możesz natknąć się na dość nietypowe rzeczy, takie jak tajemnicze stworzenia bez oczu, duchy lub mutanty zwierząt. Wytrzymaj do końca filmu, ponieważ tam zawsze najstraszniejsze filmy. Jeśli uda Ci się dotrwać do końca, to napisz komentarz "fajny film", a ja przypnę serduszko. Zaczniemy od dziwnych postaci przypominających wysokich mężczyzn. Ale najpierw koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ ze względu na przerażające materiały film może mieć ograniczone zasięgi. Wejdź także na mojego Instagrama xpuffyx. Za każdego followa postaram odwdzięczyć się serduszkiem. Na pewno byś się wystraszył, gdyby gigantyczna, tajemnicza istota obserwowała cię, a dowiedziałbyś się o tym dopiero wtedy, gdy byłaby obok. Jak widać na nagraniu, mężczyzna częściowo dostrzegł stworzenie, które go śledziło. Zaczyna nagrywać, zauważając coś w cieniu pod drzewem. Nagranie pokazuje kilka drzew i trzęsących się gałęzi, po czym następuje głośny ryk. W tym momencie mężczyzna upuszcza kamerę i ucieka. Stwór, który może zniknąć. Słyszeliście o Jeepers Creepers? To mógł być on. Choć wygląda na istotę o zupełnie innej budowie fizycznej, ma ogon i długie, kościste ramiona i nogi z błyszczącymi oczami. To nagranie zostało zrobione gdzieś w Anglii, gdy mieszkaniec testował funkcję podczerwieni nowej kamery, kiedy tajemnicza istota została zauważona na placu zabaw, siedząc na górze zjeżdżalni. Stwór obraca się i skacze z góry konstrukcji, znikając w ciemności. Co to może być? Cóż, nikt nie wie. Jelenie skaczą na samochód. Nagranie zarejestrowane gdzieś w Stanach Zjednoczonych pokazuje dwa samochody jadące przez las po drodze, gdy natrafiają na ogromne stado jeleni. Wydaje się, że uciekają, ale samochód zatrzymał ich w miejscu, zmuszając do skoku. Kilka z nich bezpiecznie przeleciało na drugą stronę, podczas gdy niektóre się potknęły. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jeden z jeleni uderzył w samochód, ale potem wrócił z powrotem do krzaków. Tajemnicza istota w Portugalii. W 2016 roku w portugalskiej pustyni zauważono i sfilmowano długą, garbatą istotę. Ta wysoka i prawie naga istota szybko zniknęła za krzakiem, jak można zobaczyć na nagraniu. Istota ta ma dość długie ramiona i wygięty grzbiet. Wydaje się dość potężna, z długimi, powolnymi kończynami, ale nie wydaje się zbyt groźna, choć nie ośmieliłbym się wejść jej w drogę. Kiedy film stał się wiralowy w internecie, wierzyło się, że to jakieś starożytne stworzenie, obcy, a nawet zombie. Krążyły plotki, że to może nawet być chupacabra, legendarna istota, która rzekomo atakuje i pije krew zwierząt gospodarskich, w tym kóz. Teraz jednak nikt naprawdę nie wie, co to było. Boisz się wysokości? Cóż, nie o taką wysokość chodzi nam tutaj. Pewna dziewczyna prowadziła samochód w ciągu dnia, kiedy nagle na drodze pojawiła się niezwykle wysoka postać przypominająca humanoida. Kierowca zapewne bardzo się zaciekawił. Zatrzymał się na poboczu, by zbadać sytuację, kiedy ogromna istota zaczęła biec w stronę samochodu, a wideo zaczęło się przycinać, przechodząc do ciemnego ekranu. Atak psa na wóz konny? To brzmi jak coś nieprawdopodobnego. Dziwna sytuacja miała miejsce w parku Cane Creek w północnej Karolinie 3 kwietnia 2021 roku, gdzie pies zaatakował konia zaprzężonego do wozu. To na pewno było niespodziewane, chociaż powód jest nieznany. Może pies widział konia po raz pierwszy w życiu i mu się to nie spodobało. Sytuacja wywołała panikę nie tylko między nimi, ale także wśród małych dzieci, które płakały ze strachu, podczas gdy dorośli próbowali rozdzielić psa i konia. Po intensywnej i zaciekłej walce pies w końcu się uspokoił. Para arabskich poszukiwaczy z Iraku nagrała wideo opuszczonego i nawiedzonego obszaru. W pewnym momencie natknęli się na tajemniczą postać o ciemnej twarzy z lśniącymi oczami i zębami, ukrytą za krzakami zaledwie metr od nich. Wyraźnie wyglądają na przerażonych, ale i tak udaje im się uchwycić mgnienie tego stworzenia, zanim stracą nerwy i uciekną.
Teraz możecie zatrzymać film i sami przeprowadzić śledztwo, czy to stworzenie faktycznie istnieje, czy może to tylko mistyfikacja. Napiszcie o tym w komentarzach i dajcie nam znać. Pozostawiamy wam to zdjęcie, abyście mogli poszukać i dowiedzieć się prawdziwej natury tego, co to za stworzenie. Kiedy przeprowadzaliśmy nasze badania, dowiedzieliśmy się, że jest to wystawa sztuki stworzona przez niemieckiego artystę. Twierdził, że to dokładnie tak wyglądałaby hybryda świnio-człowieka. Co o tym myślicie? Coś w ciemnościach. Czy może być coś straszniejszego niż dźwięk z ciemności? Ci dwaj chłopcy byli z pewnością przestraszeni, gdy dziwne stworzenie zaczęło krzyczeć w ciemności po tym, jak podłożyli petardę. Na początku zignorowali to, ale tylko do czasu. Niedługo potem dziwne stworzenie zaczyna ich ścigać, gdy oni zaczynają uciekać. Częściowy widok wskazuje na ludzką postać, ale nie jest to do końca jasne. Może to być dowcip, jeden z ich przyjaciół w masce, albo nawet prawdziwa tajemnicza kreatura. Ci rowerzyści ledwo uniknęli katastrofy. Dwóch rowerzystów na drodze przecinającej las nagle napotkało dorosłego tygrysa, który wybiegł z linii drzew i pędził w kierunku rowerzystów. Każdy mógłby być straumatyzowany, ponieważ na nagraniu wydaje się to nieco przypominać park jurajski. Wyobraź sobie, co ci biedni rowerzyści zrobiliby, gdyby droga była zablokowana lub rower spowolnił z jakiegoś powodu. Na szczęście tak się nie stało i udało im się wystarczająco się oddalić, żeby tygrys zrezygnował. Wiedźma w białej szacie. Pustynie mogą być równie przerażające jak oceany. Nigdy nie wiesz, na co możesz trafić. To nagranie zarejestrowane w Arabii Saudyjskiej pokazuje wiedźmę lub ducha ubraną w białą szatę z rozczochranymi włosami, idącą przy pomocy laski. Na początku dziewczyna zamarła, widząc tę wiedźmę, i zaczęła cofać swój samochód, gdy ta zaczęła się zbliżać. Patrząc na język ciała wiedźmy i reakcję dziewczyny, to nagranie wydaje się dość autentyczne. Co to za istota? Pewni pracownicy plantacji na Borneo napotkali nieznaną im kreaturę, którą postanowili wypędzić do lasu ze strachu. Później ich nagranie stało się wiralowe, zmuszając leśniczych do próby odnalezienia tego zwierzęcia. Wygląda na to, że jest to jakiś niedźwiadek lub może wyniszczone psisko. Większość ludzi zaczęła zgadywać prawdziwą tożsamość stworzenia, sugerując, że może to być chupacabra, wampir lub nawet odkrycie zupełnie nowego gatunku albo mutantów lub obcych. Tajemnicze stworzenie bez oczu. Kolejne dziwne, ale interesujące stworzenie. Kobieta napotkała to ciekawe zwierzę podczas spaceru ze swoim psem w Sunrise Park w pobliżu miasta Charleston w południowej Karolinie. Jej pies zaczął podążać za jakimś szlakiem, który zwrócił uwagę kobiety. Gdy odkryli stworzenie, zauważyli, że zwierzę zostało prawie zredukowane do kości, a część jego szkieletu przybrała kształt płetwy lub klatki piersiowej. W czaszce pozostało tylko kilka zębów i nie widać oczu. Kobieta próbowała skontaktować się z ekspertami, aby rozwikłać tę zagadkę, ale kiedy wideo stało się wiralowe, odkrycie tajemniczego stworzenia o dziwacznym kształcie ciała zostało przypisane tajnemu obiektowi rządu USA. Drewniany Chucky. Zdecydowanie nie jest to rodzaj lalki, którą daje się małym dziewczynkom. Ta lalka jest całkowicie wykonana z drewna, jak widać na nagraniu, ale chodzi tak, jakby była opętana. Dokładnie jak Chucky. To nagranie przestraszyłoby nawet najbardziej odważnych, ponieważ definiuje słowo terror na zupełnie nowym poziomie. Lalka jest wielkości dziecka i jak widać porusza się powoli i stabilnie, trzymając się za ręce dwóch ludzi. Na szczęście lalka nie wykazuje żadnych oznak złośliwości. Stwór z Coney Island. To może być wynik deformacji lub wady spowodowanej wszystkimi tymi trującymi substancjami, które wypuszczamy do oceanu. Nagranie pokazuje tajemniczą morską istotę z kulistą głową wyciągniętą na plaży Coney Island w Nowym Jorku. Jak widać, wygląda jak jakiś rodzaj ośmiornicy z ogromnym otworem gębowym. Podczas gdy wciąż jest przyczepiona do liny wędkarskiej, nagranie pokazuje potwora morskiego, wiercącego się na pokładzie łodzi rybackiej, kręcąc swoimi ośmiorniczymi mackami.
Ta dziwna istota przestraszyła dziewczynę, która ją uchwyciła i wywołała szok wśród ludzi w internecie. Teraz to trochę przerażające i obrzydliwe. Jak widać na nagraniu, bardzo chory jeleń zauważony na poboczu drogi pokazuje, jak skóra jest zainfekowana twardą, kamienistą infekcją. Rozprzestrzeniła się po całym ciele i wygląda na dość poważną. Biedne zwierzę wygląda na wyniszczone. Czy to może być jakaś choroba? Czy może reakcja na jakieś chemiczne substancje? Cóż, nikt nie wie, ale co zaskakujące, nadal wydaje się żywa. Ostatnio sporo się mówiło o jeleniach zombie. Może to właśnie to? Wygląda na to, że stworzenia w jakiś sposób zaczęły zdobywać geny ludzkie. Ta ryba z ludzką twarzą została znaleziona w Chinach, a po opublikowaniu nagrania szybko stała się wiralowa. Dokładne miejsce lub nazwa tego gatunku ryby są nieznane. Uroczy lis zatrzymuje się przy samochodzie. Beznadziejne czasy wymagają desperackich środków. Mały, krucho wyglądający lis zatrzymuje się przy kole samochodu, prawdopodobnie dlatego, że był głodny. Te stworzenia boją się ludzi i zazwyczaj uciekają, gdy wyczuwają ich obecność, ale mogą odwiedzać twoje podwórko lub okolice. Mają również reputację bycia chytrymi. W każdym razie, patrząc na tego lisa, prawdopodobnie mógłbym przygarnąć to urocze stworzenie. Stwory przypominające błękitnice. Czy kiedykolwiek fantazjowaliście o posiadaniu supermocy? Cóż, może to właśnie to. Pewna dziewczyna spędzająca czas na plaży na St. Lucia nagrała tajemniczą, kosmiczną, czarną błękitnicę pełznącą po skałach. Gdy zauważyła dziwaczne stworzenie poruszające się po kamyku, wydawało się, że błękitnica składa się z wielu robakowatych części splecionych ze sobą. Ten kształt może być rozwiązaniem poszukiwania supermocy. Badając to, może się okazać, że to stworzenie faktycznie daje komuś supermoce. Większość zwierząt w naturze ma zwyczaj trzymania się w grupach, zwłaszcza gdy są to rodziny. Ten szop nie tylko ma zespołowego ducha, ale także matczyną motywację, by nie zostawić żadnego z młodych za sobą. Niesamowite i dowodzi ich inteligencji. Matczyne uczucie jest tak niesamowite, że przewyższa logikę. Duży szop wspierał drugiego i podniósł młodego za pomocą pyska. Jeśli myślisz, że to nie toperz, to jesteś w błędzie. Gdyby tak było, przecież mógłby odlecieć. Wydaje się mieć rodzaj skóry, która umożliwia szybkie szybowanie. Tyle, że raczej nie potrafi chodzić ani latać. Co to może być? Koniecznie napisz w komentarzu. Świnia z ludzką twarzą. Myślałeś, że hybrydy są niemożliwe? Ta istota ma inne zdanie na ten temat. Świnia w południowo-wschodnich Chinach urodziła tego mutanta lub hybrydę, przypominającą świńskie prosie z trąbą słonia na czole i twarzą podobną do ludzkiej. Nietypowe prosie zadziwiło mieszkańców wioski, gdy ledwo oddychało. Zwierzę, które rzekomo zmarło 2 dni po narodzinach, miało być dotknięte zespołem cyklopa, więc można śmiało powiedzieć, że prosie miało poważne zniekształcenie lub urodziło się przedwcześnie. Stwór w jeziorze. To wygląda bardziej jak wąż albo ogromny tasiemiec. Jak widać na nagraniu, olbrzymie stworzenie na powierzchni jeziora w Islandii. Dokładne szczegóły tego stworzenia są nieznane, ponieważ opowiadała o nim starsza pani, ale stworzenie wygląda dość przerażająco. Szaleńczo wielki potwór. 2 farmerów w Bahia w Brazylii spacerowało po swojej ziemi, gdy natknęli się na tego potwora. Ta biedna istota była tak zdesperowana, że próbowała wykopać norę pod ziemią. Może to być uznane za znęcanie się nad zwierzęciem, ale ci dwaj goście na pewno dobrze się bawili. Gdy puścili zwierzę, uciekło. Niedźwiedź leżący na drodze. Być może czekała na autobus, żeby odwiedzić babcię. Niemiło z jej strony, żeby ten samochód przeszkadzał. Mama niedźwiedzia odpoczywała i prawdopodobnie dobrze się bawiła na środku drogi ze swoimi małymi.
Gdy dostrzegła nadjeżdżający samochód, szybko wróciła do lasu z małymi niedźwiadkami i wydawała się zaniepokojona. Być może wydaje się wam dziwne, dlaczego na drodze. Cóż, prawdopodobnie dlatego, żeby uniknąć ryzyka, że ktoś lub coś podejdzie do jej młodych. Lwica otwiera drzwi samochodu. Jeśli jesteś w samochodzie na dzikich terenach, daleko ci do bezpieczeństwa. Jeśli miałeś kiedyś kota, wiesz, że są szybkie i zwinne. Niektóre potrafią otwierać drzwi, szafy, a nawet lodówki. Lwy nie są inne, są to wielkie koty, które wydają się być tak samo ciekawe, jak nasze słodkie kotki. Ta południowoafrykańska rodzina na pewno miała niezwykłe doświadczenie, gdy lwica otworzyła drzwi samochodu. Ludzie cieszyli się widokiem stada lwic, gdy jedna z nich postanowiła otworzyć drzwi poruszającego się samochodu. Dziwnie wyglądająca koza. Ta mutantka lub zdeformowana koza o twarzy przypominającej ludzką przerażała całą wioskę swoim wyglądem. Większość ludzi była ciekawa. Wargi kozy wydawały się wyginać w górę, co sprawiało, że wyglądała podobnie do ludzkiej twarzy. To zwierzę zaskoczyło wszystkich, którzy zastanawiali się, czy to wynika z wady wrodzonej lub po prostu nieudanego eksperymentu. To mogłoby być godne wyzwanie. Rowerzysta kontra struś. Ci południowoafrykańscy rowerzyści jechali w stronę przylądka Dobrej Nadziei, gdy struś zaczął ich naśladować i zaczął biec obok nich. Strusie mogą biegać nawet 115 km na godzinę. Mogą łatwo dogonić i wyprzedzić rowerzystów w każdej chwili. Wilki kontra samochód. Czy miałbyś szansę uciec przed tymi groźnymi drapieżnikami na piechotę? Ja też nie. Kobieta w drodze do pracy w Kanadzie napotkała dwa wilki biegnące wzdłuż drogi. Każdy z pewnością byłby zdumiony rozmiarem tych bestii. Wyobraź sobie, jak ogromne i potężne musiałyby być ich szczęki. Wydają się poruszać dosyć szybko, około 40 km na godzinę, jak widać na klipie, biegną prawie tak szybko, jak kierowca jedzie. Trąbienie byłoby złym pomysłem, chociaż jeden z nich na moment spojrzał w stronę samochodu. Aligator przechodzący przez drogę. Być może ten aligator się zgubił i chciał zapytać kogoś o drogę. Pełnowymiarowy aligator pojawił się niespodziewanie na ruchliwych ulicach Florydy. Wydawało się, że jest zagubiony, ale mało go obchodził ruch uliczny. Nikt nie chciałby sprzeczać się z aligatorem, ani nawet nadgorliwy policjant wypisać mu mandat za przechodzenie przez ulicę. Jedna pani w samochodzie z psem była przerażona, szczególnie gdy aligator zmierzał w ich kierunku. Aligator był widziany w całej okolicy, wywołując panikę wśród ludzi.